Cześć kochani, słuchajcie, witam Was jeszcze z mojego domu, ale zaraz wybieram się na pokaz mody eko z moją młodzieżą ze szkoły na specjalnym dniu w Wieliczce, który będzie nagrywał Polsat. Będziecie mogli też zobaczyć jakieś urywki w relacji Polsatu około 17, czyli dla Was to będzie niestety wczoraj. Także jeśli ktoś widział, to super, ale dla mnie to jest jeszcze przyszłość, dla nas. I kochani, my jako moda ekokreatywna też firmujemy ten pokaz, zakupiłyśmy ciuszki dla dzieci. Niektóre dzieci sobie te ciuszki za symboliczną kwotę tam odkupiły i będą miały dla siebie, więc też się bardzo cieszę, że będą coś miały ode mnie, od nas. I słuchajcie, pokażę Wam tam urywki z naszego występu, z naszym ekologicznym musicalem, bo tam robiłyśmy też taki pokaz taneczny w trakcie filmiku, taki live drobny. No i mam nadzieję, że się Wam spodoba ta relacja. Nie będę się już z Wami ponownie łączyć potem, tylko po prostu zobaczcie sobie, jak to było, co tam się działo. Dla Was działo, dla mnie będzie działo. Idę się szykować, bo zaraz muszę wychodzić. I kochani, serdecznie Was pozdrawiam i zobaczymy się w kolejnych live'ach i filmikach. Cześć! A teraz bardzo ładnie proszę mi zaśpiewać piosenkę jakąś. Lepiej nie. Pieśni lasu. Autobusu kręcą się. Kręcą się. Koła autobusu kręcą się. Przez cały dzień. A teraz. The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round. The wheels on the bus go round and round. All day long. Yay. Jedziemy, jedziemy. Jeszcze gluta! Dziękuję Emilka za taki wspaniały prezent, ale... Zabita, a Felek w więzieniu opala się w cieniu i śpiewa rokieska. Trzy szczury w rosole, a ja je posolę, a ja je popieprzę, a ja je zjem. Niam, 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 niam. O, wspaniała piosenka, dziękuję za występ. Ze szkoły podstawowej w Sygneczowie. Wielkie brawa! Jest to grupa, która działa bardzo aktywnie. Co roku przygotowuje spektakle i przedstawienia, w których dużą rolę odgrywa muzyka i taniec. Grupa bierze udział w wielu regionalnych i wojewódzkich konkursach oraz przeglądach, często zdobywając czołowe miejsca. A dzisiaj zaprezentuje nam pokaz filmowy pod tytułem Magiczny Las. Jest to musical ekologiczny, bajka muzyczna o zaczarowanym lesie, miłości i szacunku do natury oraz pokonywaniu własnych słabości, przez które czasami zdarza nam się dewastować własny świat. Autorem tekstu, w tym tekstów piosenek, jest Kinga Nurkowska. Wielkie brawa! Muzyka została skomponowana przez Stanisława Rzepiela, młodego, ale już wielokrotnie nagradzanego w Polsce i w Europie krakowskiego kompozytora. Wielkie brawa! Choreografię przygotowała pani Anna Gołąb. Wielkie brawa! O, jest pani Ania. A, warto wspomnieć, że tekst tej sztuki uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie Kuratorium Małopolskiego w 2017 roku. Oprócz występu filmowego, grupa zaprezentuje również pokaz ekomody, przygotowany przez markę Moda Ekokreatywna, która też ma swój kanał na YouTubie pod tą nazwą. A siedzibę ma w Wieliczce na Rynku Górnym 12. Wszystkie stroje są z odzysku, z dobrych tkanin i marek. Pani Kinga opowie o tym troszkę więcej później. A teraz serdecznie zapraszam na występ
teatralnej grupy dziecięcej ze szkoły podstawowej w Sygneczowie. Wielkie brawa! Witam Państwa w imieniu naszej szkoły, witam Państwa w imieniu Młody Ekokreatywnej. Tutaj koleżanka również reprezentuje naszą markę, Ania. Moi drodzy, i będziemy Wam pokazywać stroje z odzysku. Co to znaczy moda z odzysku? Mam nadzieję, że już wszyscy wiedzą, że moda z odzysku to jest po prostu ponownie użycie rzeczy albo przetworzenie innych rzeczy, tak by były, stały się czymś innym. I chcemy Wam pokazać, jak fajnie można się ubrać właśnie z odzysku, czyli w second handach, rzeczy vintage i z rzeczy, które odzyskujemy ponownie. Słuchajcie, teraz są takie trendy, nie wiem, czy wszyscy to wiedzą, ale są takie trendy, że wracamy do przeszłości, wracamy do rzeczy vintage właśnie. A co to jest vintage? Czy ktoś wie z obecnych, co to jest vintage? Vintage to są rzeczy, które mają co najmniej 20 lat. Czyli możemy do nich wracać, jak na przykład moje spodnie, możecie teraz zobaczyć, to są spodnie z lat 70., czyli już mają ile lat? Do widzenia! Około 50. A wcale się dobrze trzymają, bo wiecie, dawniej robiono super materiały, dobrej jakości, nie oszczędzano tak jak teraz te sieciówki Shein czy inne tam takie rzeczy, które po dwóch praniach idą do wyrzucenia, tylko robiono rzeczy na długo. Dlatego ludzie chętnie do nich teraz wracają, bo są porządne i wyglądają dalej fajnie. I wracamy też do trendów, więc słuchajcie, zobaczycie stylizacje młodzieżowe w różnych modnych trendach i wszystkie te rzeczy są z second handów albo właśnie z rzeczy przetworzonych z innych rzeczy. Także zapraszam młodzież na scenę i będziemy właśnie omawiać każdy strój, powiem Wam, jaka to marka, z jakiego materiału, bo pamiętajmy też, że ubieranie się eko to też ubieranie się w naturalne materiały. Unikanie sztucznych rzeczy, które są dla nas niezdrowe, które są, powiedzmy, naładowują nas nieodpowiednią energią i poza tym szybko wyglądają bardzo źle, więc teraz zobaczycie rzeczy z super naturalnych materiałów, bardzo dobrych tkanin, takie, jakie dzieci powinny nosić i młodzież. Także zaczynamy. Słuchajcie. Rozpoczynamy pokaz mody, brawo! Pierwszą zobaczycie, tak, brawo dla Emilki. Emilka ma na sobie bluzę z Marks & Spencer, z bawełny oczywiście. I bardzo fajne wiskozowe szarowary oraz własne buty, bo wiadomo, że pewne elementy będą nowe. I oraz czapkę z kaszmiru, którą właśnie zdjęła. Emilka, pokaż się jeszcze raz z wszystkich stron. A Emilka wygląda bardzo nowocześnie i wszystko jest w trendach, słuchajcie. Idziemy dalej. Teraz Iga z klasy piątej. Zobaczcie, ma na sobie buty również z odzysku, chociaż naprawdę są to buty super, super jakości i bardzo modne. Spódniczkę z zamszu oraz bardzo modną bluzę z bawełny. Również bardzo dobrej marki. Wszystko jest oczywiście z odzysku, słuchajcie. Także chodźcie do second handów i zapraszamy Was też do naszego sklepu na Rynku Górnym. Tam mamy takie super jakościowe rzeczy.
dobrych marek. Asia, Joanna jest w klasie trzeciej. Ostatnio powiedziałam, że w drugiej, to było wielkie faux pas. Asia jest w klasie trzeciej i zobaczcie, ma kurtkę vintage. Ta kurtka ma przynajmniej 30 lat, jest z lat 80. A wygląda jak nowiutka ze sklepu. Asia, jeszcze raz się pokaż. Spodenki również są z odzysku oraz kaszmirowy szaliczek. Przepiękny, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Brawo, Asia! Teraz Majka. Majka też jest z klasy trzeciej. Ma na sobie modne pumpy jeansowe. Bluzę w stylu country. Zobaczcie tą bluzę. Może pokażesz, Majka, nam bluzę, jak wygląda pod spodem, z takimi modnymi rękawami. Bluzę marki Noah Noah, czyli skandynawskiej firmy. I kaszmirową czapkę również. I oczywiście wszystko jest z odzysku, także brawo dla Majki. Super, Majka. O, teraz zobaczycie elegancką wersję. No, zapraszamy Adę. Ada też z klasy trzeciej ma na sobie sztuczne futerko. Tym razem jedna rzecz jest sztuczna, ale za to w stylu glamour. Przepiękna sukienka marki Next oraz skórzane buty, traperki. Oczywiście również są z odzysku, ale kupione nowe. Słuchajcie, czyli można kupić rzeczy nowe z odzysku również, bo też ludzie przekazują je, jeżeli mają coś na przykład w złym rozmiarze. A i oczywiście przepiękny szalik z futerka z króliczka. Obróć się jeszcze, Ada. Taka rokowa piękność. Dziękujemy. Teraz Hania. Hania też klasa trzecia. Ma na sobie ramoneskę, a do tego plecak marki Kipling, oczywiście z second handu. Jeansową spódniczkę mini i super bluzkę. Pokaż, Haniu, bluzkę, bo ta bluzka jest taka bardzo młodzieżowa i w trendach. Taka, wiecie, w stylu teraz tych modnych kreskówek. Bardzo modne są takie wzory teraz. Hania, dziękujemy serdecznie. A teraz zobaczycie już klasę ósmą. Także bardziej już idziemy w stronę dorosłości. Ola ma na sobie kurtkę Noah Noah i bluzkę, którą kupiła w second handzie, zgadza się? Oraz fajne bombery. Teraz są bardzo modne takie bombery. Naprawdę bardzo fajnej marki też. Perfect Jeans. I swoje własne konwersy, tak? Super. Brawo. Dziękujemy bardzo. I ostatnia Zuza. Zuza, jak twierdzi, spodnie kupiła na Vinted, także brawo, super. Oby tak dalej, kupujcie na Vinted, bo tam możecie rzeczy odzyskać, tylko uważajcie, nie zawierajcie transakcji takich pobocznych, bo jak wam proponują, żeby kupić na numer konta, a nie przez kup teraz, to najczęściej są oszuści, więc ostrzegam. Bluza Primark, kupiona w second handzie, jest bardzo modna. Super, Zuza super wygląda. Dziewczyny, jeszcze raz zapraszam, przejdźcie po kolei, tak jak się umawialiśmy. Brawo dla dziewczyn. Dziękujemy serdecznie dziewczynom. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy wszystkich na ekozakupy. Oczywiście korzystajcie z second handów, bo jest ich dużo, i korzystajcie z Vinted, korzystajcie z rzeczy przetworzonych, bo są lepsze niż nowe często. Albo kupujcie dobre marki, jak nowe, to dobre marki, które nie wykorzystują planety, i nie kupujcie w tych śmieciówkach tak zwanych, czyli w Primarku i w tych najtańszych firmach Shein, które sprzedają, i wiecie jaka jest polityka tych marek. Produkować miliony ciuchów, głównie ze sztucznych tkanin, które po dwóch miesiącach się już nie nadają do noszenia i lądują na śmieciach. A potem mamy wyspy śmieci na świecie, które zatruwają środowisko. Dziękujemy bardzo.